Godzina 16.30, to jest punkt widzenia na antenie Polsat News. Witam Państwa ciepło i serdecznie. Drodzy i kochani widzowie, teraz punkt widzenia rozpoczynać się będzie codziennie o godzinie 16.30, nie o 17.30. Dlatego zapraszam Was bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Skład ten sam. U góry siedzi z nami Bianka Frejli, która wszystkiego pilnuje wraz z zespołem. Kochani moi, od czego by tu zacząć? No oczywiście od polityki, bo kampania wyborcza za dwa tygodnie, już tutaj do mnie piszą SMS-y, za dwa tygodnie wybory, wybierzemy kolejny parlament, a tym samym wybierzemy kto będzie nami rządził przez kolejne, no jak Bóg pozwoli, 4 lata. I rozpoczynamy od polityków. Dzisiaj w studio w Warszawie jest pani Marta Cienkowska z Polski 2050. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. I poproszę o taką cenzurkę. Skąd pani kandyduje, z którego miejsca? Z miejsca drugiego, listy trzeciej drogi, okręg 16, Płocko-Ciechanowski. Płocko-Ciechanowski. Ile tam jest mandatów biorą? A, wy jeszcze nie startowaliście, to wiecie, ile jest mandatów biorą. Dobra. Okej, okay. A PSL ile tam miał wcześniej mandatów? Jeden. Jeden. A pani ma miejsce trzecie? Drugie. Drugie. No to życzymy powodzenia. I na łączeniu, mamy łączenie, tak, jest pan Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani.